podziękować wszystkim gdańszczanom, mieszkańcom Pomorza, bo nie ukrywajmy, wasz ogromny sukces, praca była możliwa dzięki temu, że czuliśmy, że gdańszczanie, pomorzanie tego chcą. Gdańszczanie stworzyli, pomorzanie tę atmosferę. To, że nie uciekli z Gdańska na 3 tygodnie, to, że byli, chcieli się bawić i się bawili z Hiszpanami, Irlandczykami, Niemcami, wieloma innymi narodowościami, to jest tego najlepszy dowód. Jeżeli mówimy dzisiaj o trwałych efektach euro, wymieniamy je różne, od turystycznej, oczekując zwiększonych przyjazdów turystów w przyszłości, inwestycji zagranicznych, to sądzę, że wielkim kapitałem, trwałym kapitałem Mistrzostw Europy to jest właśnie kapitał społeczny, jest kapitał ludzki, który wy stworzyliście, który wspólnie stworzyliśmy. Dzisiaj rano pożegnałem w waszym imieniu drużynę niemiecką w Oliwie. Przekazali nam mały prezencik w postaci wybudowanego boiska za 250 tysięcy euro. A więc jak widzicie, warto było dobrze współpracować z Federacją Niemiecką. W przeciwieństwie do innych miast gospodarzy, gdzie mieliśmy okazję widzieć w mediach mniejsze czy większe, ale zawsze jakieś incydenty związane z niepokojami, z wyczynami chuligańskimi, Gdańsk okazał się miastem po raz kolejny wyjątkowym, ponieważ do żadnego tego typu zdarzenia tutaj nie doszło, a to jest zasługa wszystkich służb, które pracowały. Przez wszystkie, jeśli przez stadion w czasie meczów przewinęło się ponad 150 tysięcy osób, przez strefę ponad 250 tysięcy osób i właściwie nie doszło do żadnego poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem, wydaje się, że już dzisiaj możemy mówić o wielkim profesjonalizmie tych służb, ale też o wielkim sukcesie Gdańska i Gdańsk zapisał się jako miasto przyjazne, bezpieczne i otwarte na wszystkich swoich gości i niekonfliktowe dla mieszkańców. Za to bardzo serdecznie dziękuję.